Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie materiał na temat coraz bardziej popularnej, coraz bardziej znanej kardaryny. Kardaryna, która ma naprawdę bardzo dobry wpływ na wiele aspektów związanych z treningiem i rzeczami około treningowymi. Jak działa kardaryna, o tym dowiecie się za chwilę. Lecimy. Zanim przejdziemy do tego, jak działa. Carderna, chciałbym Wam wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwszą rzeczą jest to, że długo wyczekiwany kurs o plancie jest już dostępny na stronie Kapel i na start jest 30% zniżki. Zapraszam Was na stronę. Możecie zapoznać się z całym programem i zastanowić się nad zakupem kursu o plancie. Została przekazana najważniejsza wiedza na temat tej figury. I oprócz tego chciałbym Was serdecznie zaprosić na szkolenie z programowania treningowego w sportach oporowych. Podlinkuję Wam oczywiście wydarzenie. Odbędzie się to szkolenie 4 i 5 maja. Jest to szkolenie dwudniowe, dwa razy po 6 godzin, czyli łącznie 12. Wydarzenie macie podlinkowane, więc możecie sobie zobaczyć, z czego będzie składał się program programowania treningowego w sportach oporowych. Zapisy przez... Mojego maila też również serdecznie zapraszam i teraz już bez zbędnego gadania lecimy z opisem kardaryny. GW501516, czyli kardaryna jest agonistą receptorów PEPAR-Delta, czyli receptorów aktywowanych proliferatorami peroxysomów. W teorii działa w ten sposób, że receptory PPAR delta Łączą się ze związkiem, który ma możliwość przyłączenia się do receptora, czyli ligandem oraz czynnikiem transkrypcyjnym, czyli białkiem wiążącym DNA i razem mogą przyłączyć się do promotora genu docelowego. To jest taka czysta teoria, w jaki sposób to działa. Receptory Pepardelta biorą udział w metabolizmie lipidów, zwiększają tlenienie kwasów tłuszczowych poprzez nasilenie lipolizy. U osób o mogą mogą np. zmniejszyć zatłuszczenie wątroby i w ten sposób działa właśnie kardarnia, ponieważ jest agonistą tych receptorów. Ponadto będzie nam ona regulowała wrażliwość insulinową i uczestniczy w wielu przemianach energetycznych, bo aktywacja receptorów Pepper Delta kontroluje nam katabolizm Glukozy i zapobiega w ten sposób hiboglikemii, więc mamy lepszy wywrót glukozy we krwi i lepszą wrażliwość insulinową. Oprócz tego, karda i zostało to udowodnione naukowo, pozytywnie wpływa na naszą wydolność i wytrzymałość poprzez zwiększenie liczby mitochondriów w mięśniach, więc doskonale sprawdzi się u osób trenujących właśnie wydolnościowo, na przykład biegi dystansowe albo. Wpływanie. Ale też będzie, miało, będzie miała ono zastosowanie swoje na przykład na siłowni, bo wpływa na taką lepszą regenerację. Ja osobiście odczułem to, że była taka lepsza regeneracja z serii na serię i wolniej łapałem taką cudzysłowową zadyszkę. Wpływ na wytrzymałość oczywiście nie jest jedynym pozytywnym aspektem stosowania kadaryny. Ponieważ wracając do nasilenia lipolizy, to będzie to bardzo pozytywny efekt dla osób otyłych, ponieważ może pomóc nam nie tylko na przykład w leczeniu insulinooporności, ale i w leczeniu otyłości, w spalaniu tkanki tłuszczowej. więc w tym aspekcie karderyna może się świetnie sprawdzić. No i jeszcze jeden plus to jest pozytywny wpływ na nasz cholesterol w przypadku kardaryny, no i zmniejszona też stres oksydacyjny. Na koniec bardzo ważne uzupełnienie informacji dla osób zielonych bądź dla osób całkowicie odpornych na wiedzę, tkwiących w jakichś tam swoich przekonaniach, które są wyssane z palca. Czasem mówimy, że ktoś wie, u kogoś dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele. To są osoby, które, u których nawet nie dzwoni. Więc wspomnę tutaj o takich najważniejszych kwestiach, bo na przykład pojawia się pytanie, czy karderna może blokować. Zadanie pytania, czy karderna może blokować, jest jak zadanie pytania, czy kratyna może blokować, albo czy białko może blokować. Ja posiadając wiedzę taką, jaką posiadam, to jest mi głupio odpowiadać na to pytanie i jest mi głupio słyszeć w ogóle takie pytanie, bo jest ono kompletnie bezsensowne. Porównywanie karderyny, czy BPC na przykład do jakiegokolwiek środka dopingującego, jest jak porównywanie jazdy rowerem do jazdy samochodem Formuły 1. Zastosowanie i dawkowanie karderyny. Karderyna ma okres podtrwania dosyć długi, ponieważ jest to około 20 godzin, więc możemy sobie ją stosować z troszkę większym wyprzedzeniem. E, możemy na przykład robić to dwa razy dziennie w przypadku dawek 20 mg, bo możemy sobie brać od 10 do 20 mg, to jest taka stosowna dawka. Stosowania kadaryny i może to być na przykład 10 mg przed treningiem, albo na przykład przy większej dawce 10 mg rano i 10 mg przed treningiem, jeżeli robimy sobie trening załóżmy jakoś wczesnym popołudniem. Możemy też wziąć na przykład 10 mg po południu i wieczorem znowu 10 mg, jeżeli trening robimy wieczorem. To tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam oczywiście do udostępnienia, do szerzenia wiedzy treningowej. Jak i do komentowania i lajkowania celu podbycia zasięgu. I widzimy się w następnym trzymajcie się, Siemano.